Mia! Wracaj! No już! Mia, to ty! Aiden, co ci się stało? Mia, klucz! Bez niego miasto zostanie zniszczone! Mia, użyj respiratora. Błagam cię. Już za późno. Mia, szybko! Potrzebujesz tlenu, rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę. Próbujesz mnie wyleczyć od lat. Mam już tego dosyć. Ratuj tych ludzi, Aiden. Nie, nie! O nie! Nie, 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 nie! Nie! O Boże! Nie! Mia, proszę! Proszę! Oddychaj, skarb, proszę! Pomóż mi! Szybko! Generator! Błagam cię, Mia! Nie odchodź, proszę! Czy ona odeszła? Mia, walcz! Właśnie tak! Walcz, skarbie! Aiden? Zaraz wystartują rakiety! Miałaś się stąd wydostać, Lawan! Przestań mi maskować, Aiden, nie wieprz! Porwałeś Waltza? Tak, Lawan! Znalazłem Mię! A klucz? Przepor! Co? Klucz jest zniszczony, Lawan! To go odnisz, to kurde! Te pociski zrównają miasto z ziemią! Nie zatrzymam tego! A zasilanie? Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy się dostać do elektrowni za daleko! Aiden, nie! O nie, 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 nie! Musi być jakieś inne wyjście! Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Rakiety! Możemy je zdetonować przed statem! Materiałami wybuchowymi z magazynu! Okej. Okej, to może zadziałać. Pójdę po... Czekaj, Lawan! Daj mi... Trzymaj ją, Aiden! Ona wszystko zniszczy. Rozpoczęto odliczenie do wystrzelenia. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Ja mogę to zrobić, ale uciekaj stąd! Jeśli zniszczy X-13, to wszystkich stracisz. Wszystkich, których kochasz. Dobra, już mogę detonować. Wiej! Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Lawan, obiecałem Frankowi, że nie pozwolę ci. Tak, coś chrzanił o tym, że jeszcze ocalę to miasto. Jak nie teraz, to kiedy? Weź inhibitor, Aiden. Zdążysz ją powstrzymać. Ocal laboratorium, ocal Mię, póki jesteś człowiekiem! Teraz ma tylko ciebie. Aiden, proszę, idź. Tylko tak można ocalić miasto. Nie pozwolę ci tak zginąć, Lawan. Nawet jeśli miasto ma nie przetrwać. Ale mam tylko to, nie rozumiesz? Nie możemy oboje zginąć. Uciekaj stąd! Nie mogę. Przepraszam. Zawiodłem cię. Przepraszam. Tak cię przepraszam. Nie rób tego, Aiden! Ostrzegam cię! Nie zbliż!
zbliżaj się do mnie, Balancie! Albo wysadzę i ciebie! Aiden, proszę! Nie żartuję! Nie musimy oboje zginąć! Chcę uratować to miasto! Muszę to zrobić! Aiden, proszę! Po prostu, kurwa, zawróć! Wyciągnę cię stamtąd! Wyciągniemy cię, a potem zajmiemy się rakietami! Nie mamy czasu! Słyszysz? Zawróć! Ewakuacji do najbliższego wyjścia. Lawan, już prawie jestem! Aiden! Dlaczego mnie do cholery nie słuchasz? Jeśli myślisz, że coś między nami jest, to się mylisz! Jeszcze jeden krok! Wysadzę to wszystko w kosmos! Rozumiesz? Nie zdążysz uciec? To nie mój problem! Aiden, mam twoją siostrę! Zabierz to dla Lawan! A potem zajmiemy się rakietami! Nie mamy czasu! Słyszysz? Zawróć! Ewakuacji do najbliższego wyjścia. Lawan, już prawie jestem! Aiden! Dlaczego mnie do cholery nie słuchasz? Jeśli myślisz, że coś między nami jest, to się mylisz! Jeszcze jeden krok! Wysadzę to wszystko w kosmos! Rozumiesz? Nie zdążysz uciec? To nie mój problem! Aiden, mam twoją siostrę! Zabierz to dla Lawan! Wynoś się stąd, Lawan, ja to zrobię! Po raz ostatni mówię, spieprzaj stąd! Nie pozwolę ci tu zginąć! O nie! O mój Boże! Niszczysz! 15, 14, 13, 12.
powtarzam, do wszystkich, którzy przeżyli atak. Zdarzył się cud. Kantyna przetrwała katastrofę. Cud, mówisz? No raczej. Nawet butelki przetrwały. Ale nikt tu nie przychodzi. Połowa mieszkańców miasta leży pod gruzami. Co pijesz? Piwo. Byle nie wygazowane. Niezłe. Przesyłka z Baines. Dla Jacka Matt. Spóźniłeś się. Jack nie żyje. Miastem rządzi Mayer. Dopóki ktoś jej nie wbije noża w plecy. Przechodził ten do ostatnio któryś z moich ludzi? Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że to będzie. Był tu pielgrzym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szukał? W pewnym sensie mówi się, że szukał swojej siostry. Ale znalazł kogoś dużo bliższego. Postanowił ją za wszelką cenę ocalić. To dlaczego nie został? Podobno zaczął się zmieniać. Zaczął brać środek, który go wyniszczał. Tacy jak on lepiej się czują na szlaku.